Witam serdecznie wszystkich z podznaku Panny. Dzisiaj robimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień. Zaczynamy od spraw zawodowych, czy też obowiązków i tutaj mamy rycerza mieczy. Jeżeli chodzi o finanse, o, jest karta maga, to akurat ciekawie. Plany, przedsięwzięcia, moje drogie Panny, mamy cesarza. Ewentualną przeszkodę jest królowa buław. Zobaczmy kwestie zdrowotne, głupiec, to akurat nie jest źle, kontakt z bliskimi, z rodziną, z ukochanymi jest as denarów, co dobrego idzie w waszą stronę, o, jest szóstka mieczy, to akurat dobry znak, tak? I rada kart, czy też pomocny wpływ, mamy dziewiątkę pucharów, to jest bardzo też tutaj ciekawa karta na ciekawym miejscu. Moje drogie Panny, jeżeli chodzi o sferę zawodową, czy też obowiązków, wiadomo, nie każdy pracuje, niektórzy są na emeryturze, tak, albo mają urlop akurat w tym czasie, niemniej nadal jakieś obowiązki są. No ja widzę, że to i tak będzie intensywny czas. Tutaj będzie wiele rzeczy do zrobienia, no więc jeżeli będzie to czas w pracy, no to może tych obowiązków będzie więcej, może klientów będzie więcej, tak, przychodziło. Będzie taki bardziej napięty czas, może trzeba będzie zrobić coś szybciej. Ktoś sobie coś przypomni, jak zwykle, wiecie, na ostatnią chwilę, że to ma być na przedwczoraj, było zrobione, miało być zrobione, a teraz jeszcze nie jest, jest w powijakach. No, będzie to troszkę stresowy czas. Stresujący czas, w którym będzie wiele rzeczy do zrobienia. Plusem jest to, że no, czas wam szybciej minie, może w tej pracy nie będziecie się aż tak nudzić i aż tak męczyć, tak jak z reguły, ale mimo wszystko no, tu te jeszcze prawdopodobnie dojdą jakieś obowiązki właśnie po pracy albo po prostu będziecie musieli wiele rzeczy robić, nie będzie jakoś dużo czasu na odpoczynek, więc no, jeżeli jesteście na urlopie, to może to jest jakiś intensywny urlop, na którym będziecie tylko na tych nartach jeździć lewo i prawo. No, tak? I wszyscy, wy już byście chcieli sobie odpocząć, a reszta ekipy was nagania znowu na górkę. No nie wiem, taki przykład daję, ale no, mam nadzieję, że będzie się wam podobało, jeżeli to jest taka sytuacja. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, karta maga, ciekawa rzecz, bo to oznacza, że jest szansa uzyskania czegoś. Ja mówię niekoniecznie, mówię czegoś, a niekoniecznie od razu samych takich pieniędzy. To też może być, ale karta maga jest troszkę bardziej subtelna. Ona wskazuje, że tutaj na przykład można osiągnąć albo zmienić coś tak, żeby płacić coś mniej, ewentualnie gdzieś. Może, wiecie, skorzystać z jakiegoś programu jakiegoś. Tu podpisać się pod jakimś projektem, czy coś takiego, co przyniesie wam materialną korzyść. Może to być po prostu faktycznie możliwość zainwestowania pieniędzy w dobry sposób, więc jeżeli się tu pojawi jakaś okazja, ktoś przyjdzie z jakąś propozycją i myślą, to warto ją by było rozważyć i tu jest szansa po prostu do uzyskania po prostu pieniędzy, ale też pomyślcie o tym, że to może być coś takiego bardziej długofalowego, bardziej subtelnego. Nie tak, że dostaniecie pieniędzy do ręki, tylko że jest to możliwość na właśnie ograniczenie wydatków, zmniejszenie na przykład, nie wiem, procentu podatku, jaki musicie płacić. Tak, wszystko oczywiście legalnie, żeby nie było, ale jest tutaj szansa na jakieś takie działanie. Warto pomyśleć o tym, warto to rozważyć, czy jaka to opcja jest. Może nawet samemu się zastanowić w tej danej sytuacji, w której jesteście, czy jakaś taka możliwość istnieje. Ale mówię, to też może po prostu być coś, co uzyskacie za swoją pracę, za swoje pomysły może, za swój wkład w jakąś sytuację. To jest po prostu uzyskanie czegoś. Też jak najbardziej jest taka szansa. Plany przedsięwzięcia. Nie ma jakichś takich rzeczy, które by się pojawiły mimo was, tak, które by ktoś wam może narzucił do zrobienia albo brania udziału. Wszystko będzie wynikało z waszej inicjatywy, jeżeli macie właśnie jakiś plan, który wychodzi od was tylko, Panny. Jeżeli to jest tylko i wyłącznie wasza inicjatywa, wasze działanie, to on jak najbardziej się powiedzie. Czyli to wskazuje na to, że ten czas ten czas tego tygodnia jest będzie sprzyjał podejmowaniu takich przedsięwzięć, rozpoczynaniu czegoś, robienia czegoś na własną rękę tylko dla was i przez was. Tak? Karta Cesarza właśnie mówi o takiej waszej sprawczości, więc jeżeli tylko się przyłożycie do tego, to pójdzie w dobrą stronę i sądzę, że ta dziewiątka pucharów tutaj ma właśnie powiązanie z tą właśnie kwestią, że jeżeli macie w planach jakieś przedsięwzięcie, rozpoczęcie czegoś, jakiegoś planu, uruchomienie, tak, to widzę, że warto to w tym czasie zrobić. Warto pomyśleć o czymś takim nawet może trochę szalonym, tak? Może tak sobie pomyślicie, a może się uda, jest tutaj szansa na to, nie jest może wielka, ale może się uda, może to też jest z tymi finansami związane. Warto skorzystać z takiej możliwości, warto skorzystać z takiej szansy, tutaj dziewiątka pucharów was do tego zachęca. Tym bardziej, że nie widzę, żeby tu były jakieś konkretne przeszkody na waszej drodze. Nic się nie popsuje, nic wam nie wyjdzie naprzeciw, co by miało krzyżować plany właśnie, co by miało wam coś nabruździć, tak jak się mówi. Więc karta Królowej Buław wskazuje na to, że jeżeli podejdziecie do czegoś na poważnie, podejdziecie do czegoś z planem, podejdziecie do czegoś w pełni tej energii, której ta dana aktywność wymaga, czyli nie będziecie robić czegoś po prostu po łebkach albo wiecie, tak sobie a zrobię i zobaczymy jak wyjdzie. Tylko jak się nad tym skupicie, to tu nic złego nie będzie wam przeszkadzało w osiągnięciu zamierzonych celów, więc jest tu bardzo fajna właśnie to okienko takie do rozpoczynania czegoś nowego, czegoś, co będzie miało znaczenie. Jeżeli chodzi o zdrowie, karta Głupca mówi, że jest ok, nie jest źle ani dobrze, tylko karta Głupca mówi, żebyście byli odpowiedzialni. Tak? Więc jeżeli na tym stoku jest elementem, który faktycznie będzie miał miejsce w tym tygodniu, no to załóżcie odpowiednią kurtkę albo nie jedźcie na tych nartach, wiecie, na stoku dla wyjadaczy i profesjonalistów, jeżeli nie czujecie się profesjonalistą i wyjadaczem, tak? To jest tak naprawdę, wy jesteście odpowiedzialni za swoje własne zdrowie w tym wypadku. Jeżeli macie jakąś kurację, bierzecie jakieś leki, jest ok. Jeżeli was coś boli i macie iść na jakiś zabieg i na niego pójdziecie, będzie też ok. Ale jeżeli to olejecie, tak, i zupełnie sobie to tak weźmiecie tutaj bokiem i nie będziecie się do tego jakoś skłaniali, no to to będzie mogło mieć potem negatywny wpływ na was. Kontakt z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, może z partnerem, partnerką, as denarów mówi o tym, że ktoś zrobi dla was coś dobrego, coś przyjemnego, może wam da jakiś podarek, tak? Może jakąś nowinę bardzo pozytywną, która będzie z wami, która będzie was także dotyczyła, wam wyjawi, może po prostu, no nie wiem, mąż, tak, zrobi wam kolację, sam ugotuje, tak, pójdzie do sklepu, wszystko przygotuje i zrobi i to będzie miało być właśnie jako taki wyraz zrobienia czegoś fajnego dla was, tak, albo razem z partnerem, partnerką pójdziecie sobie na jakieś wspólne wyjście do jakiejś knajpy, tak, żeby spędzić ten razem czas i to wyjdzie jako inicjatywa od tej drugiej strony, czyli po prostu ktoś zrobi coś fajnego dla was, życzy, powie wam coś fajnego, może jakiś komplement taki. Pamiętajmy, to jest rozkład tygodniowy, tu nie od razu, to nie oznacza, że może ktoś wam się oświadczy, tak? Ale chodzi o to, że będzie coś fajnego, takiego bezinteresownego w waszą stronę szło. I ostatnia rzecz, o której jeszcze nie wspominałem, karta Szóstki Mieczy w wypadku, raczej w kontekście dobrej rzeczy, która idzie w waszą stronę, bardzo prosta w odczycie. Szóstka Mieczy mówi o tym, że będzie w tym tygodniu czas, żebyście mogli go sobie spędzić tylko i wyłącznie na tych rzeczach, które wy chcecie robić, tak? Czyli będziecie mieli czas dla siebie, czas na odpoczynek. Każdy odpoczywa inaczej, więc nie mówię, że tutaj będzie to tylko leżenie na kanapie. Chodzi o to, że będziecie mieli czas, moment, może to będzie wieczór, może to będzie cały dzień, może cały weekend, nie wiem, albo jakiś dzień w tygodniu, gdzie będziecie mogli zająć się sprawami, które no, sprawiają wam przyjemność, pozwalają wam odetchnąć trochę, zająć się może własnym hobby, tak? Odciągnąć myśli od tego zgiełku. To będzie przydatne, tym bardziej, że no właśnie w tej sferze zawodowej czy tych obowiązków będzie troszkę napięty czas. Więc panny, rozkład dla was bardzo pozytywny, bym powiedział. Dbajcie tylko o siebie, bądźcie odpowiedzialni, tak? I jeżeli macie coś do rozpoczęcia, myślicie nad czymś właśnie, żeby coś ruszyć, to zróbcie to w tym tygodniu. Powinno pójść w dobrą stronę i no, potem przyniesie jakieś rezultaty. Rozkład dla was, panny. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas. Jeżeli wam się podobał rozkład, możecie dać lajka, to bardzo pomaga. Możecie skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi, zasubskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze do tej pory. A ja mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!